Milewska. Doktor historii, eseistka, poetka, bajkopisarka, autorka słuchowisk radiowych i sztuk teatralnych. Pracuje w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zadebiutowała w wieku 13 lat, a jej pierwszy wiersz ukazał się drukiem we Francji w piśmie Europoésie w 1992 roku. Laureatka licznych nagród, m.in. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za tekst słuchowiska Podróż na Księżyc. Wydała 4 tomiki poetyckie. Eseistyczna książka z 2002 roku Ocet i łzy – Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne przyniosła jej stypendium polityki dla najlepszych młodych naukowców oraz nominację do nagrody Nike. W 2018 roku ukazała się debiutancka powieść Latawiec z betonu, która została laureatką Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Literacka Książka Roku i doczekała się adaptacji teatralnej, telewizyjnej oraz radiowej. Chleba kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL. To nie tylko znakomita monografia historyczna, ale też wciągający esej, który przenosi czytelnika do świata dwudziestowiecznych smaków. Próba odpowiedzi na pytanie, jak jadano w PRL-u, staje się zmysłową i erudycyjną wyprawą, w czasie której poznajemy nie tylko wiele historycznych faktów przybliżających rzeczywistość drugiej połowy XX wieku, ale i dziesiątki smakowitych anegdot. Od państwowych dożynek do pierwszomajowej kiełbasy. Od sklepów za żółtymi firankami po zasady rządzące słynnymi kolejkami. Bitwa o handel, stołówki zakładowe, tytułowe ślepe kuchnie, a z czasem salceson i kaszanka. I puste półki zamiast obiecywanego dobrobytu. Ideologia coraz wyraźniej rozmijała się z rzeczywistością, aż w końcu przegrała z kretesem. Odtąd kuchnia mogła stać się dla Polaków prawdziwym oknem na świat, konstatuje Monika.